Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Druga Liga Mistrzów. Witajcie serdecznie, za mikrofonem Marcin Guzewicz. Jesteśmy po powtórce trybuny prasowej Maćka Wojciechowskiego z poranka. Na ten moment będziemy prowadzić audycję, która się nazywa Druga Liga Mistrzów. Jeżeli chodzi o tą audycję, jest to magazyn ligowy. W magazynie ligowym omówimy sobie oczywiście wszystkie spotkania, jakie odbyły się w 24. kolejce drugiej ligi. Porozmawiamy na pewno o spotkaniu Wizewa Łódź z Stalą w Rzeszowie. Potem będziemy mieli gościa. Gościem naszej audycji będzie trener Resowi Rzeszów, pan Szymon Grabowski. Porozmawiamy o meczu kolejki, czyli Resowia Rzeszów podejmowała, znaczy nie, przepraszam, Olimpia Elbląg podejmowała Resowie Rzeszów w Elblągu. A następnie przyjdziemy sobie takim naszym samolotem radiowym po wszystkich stadionach, jakie były tak naprawdę w drugiej lidze i o wszystkich spotkaniach, które miały tam miejsce. Od czego zaczynamy? Zaczynamy aktualnie od spotkania Stal Rzeszów-Widzew Łódź. Natomiast zanim do tego na spokojnie przyjdziemy, przypomnijmy sobie tabelę, jaka była przed 24. kolejką. Na pierwszym miejscu oczywiście drużyna łódzkiego Widzewa, 47 punktów zgromadzonych, 14-5-4 i 49-21 w bramkach. Na drugim miejscu również premiowanym awansem do pierwszej ligi, drużyna katowickiego GKS-u, 44 punkty zdobyte. Miejsce trzecie to są baraże o awans do pierwszej ligi. Górnik Łęczna, który po ostatniej kolejce spadł z miejsca drugiego, 42 punkty zdobyte i dokładnie tyle samo Resowia Rzeszów, również 42 punkty. Piąte miejsce Olimpia Elbląg, 37 punktów. Szóste Bytowia Bytów, 36. Na siódmej pozycji nasz rywal niedzielny, czyli Stal Rzeszów, 33 punkty. Ósme miejsce Błękitni Stargard, 32. Dziewiąty był Znicz, 30 punktów. To mamy taki blok drużyn, które mają po 30 punktów, ponieważ na 10 miejscu mamy Górnik Polkowice, również 30 punktów. 11 miejsce mamy Pogoń Siedlce, też 30 punktów. Następnie 12 pozycja to jest Garbarnia Kraków, 29. Rezerwy Lecha Poznań, również 29. Na miejscu 14 Elana Toruń, też 29 punktów. W strefie spadkowej nasz pogromca ze środy, czyli Skra Częstochowa, 28 punktów. 16 miejsce to Stal Stalowa Wola, punktów 25 i ostatnie dwie pozycje już outsiderzy drugiej ligi, czyli Stal Stalowa Wola, Legionowia Legionowo 16 punktów oraz Gryf Wejherowo punktów 13. No te dwie ostatnie drużyny tak naprawdę już przygotowywują się raczej do spotkań w lidze trzeciej, budują skład na spotkania na niższym szczeblu, raczej no, będzie ciężko, żeby mogły się jeszcze uratować i walczyć tutaj o utrzymanie. No, strata jest za dużo w przypadku Gryfa Wejherowo, to mamy 15-16 punktów tak naprawdę do bezpiecznego miejsca, to by musiałby 5 zwycięstw jeszcze liczyć, że inni nie będą wygrywać. Legionowia 3 punkty więcej, 16, także no, straty są w tej sytuacji zbyt duże. Jak wyglądał zestaw par kolejki 24? Ta kolejka pierwotnie miała się odbyć 21 marca. Odbyła się w ostatni weekend w Poznaniu. Znaczy, no nie tyle w Poznaniu, co we Wronkach, bo tam rozgrywają swoje spotkania drużyna rezerw Lecha. Podejmowała Pogoń Siedlce. W Krakowie Garbarnia Kraków mierzyła się z Górnikiem Polkowice. W Legionowie nasz najbliższy przeciwnik grał z Elaną Toruń. W Rzeszowie tamtejsza Stal podejmowała łódzki Widzew. W Częstochowie Skra Częstochowa grała z GKS-em Katowice. Górnik Łęczna mierzył się ze Stalą Stalowa Wola. W Elblągu był mecz Olimpia Elbląg Resowia Rzeszów. W Stargardzie mecz Błękitnych z Niczem Pruszków. I w Bytowie ostatni mecz kolejki. Był to mecz Bytowi Bytów z Gryfem Wejherowo. Jak wyglądała kwestia tabeli strzelców? Wiadomo, że nie będziemy czytać oraz mówić tutaj o wszystkich piłkarzach. 17 bramek Michał Bednarski, Górnik Polkowice, 16 bramek Marcin Robak, 12 bramek Paweł Wojciechowski, Górnik Łęczna, 11 Karol Czubek, Bytowia Bytów i 11 bramek Wojciech Wadecki, Błękitni Stargard. No tu jeszcze można wspomnieć, że następnym piłkarzem, który aspiruje gdzieś tam już do, żeby zdobyć dwucyfrową liczbę bramek, jest Daniel Świderski, aktualnie 9 bramek strzelonych. Także to tak w ramach przypomnienia, co się miało znajdować, jeśli chodzi o
zestaw par, strzelców i układ w tabeli. Przechodzimy do pierwszego spotkania, którym zajmiemy się dzisiejszego wieczora. Mecz Stali Rzeszów z Widzewem Łódź. Tradycyjnie w drugiej lidze mistrzów opowiemy o tym spotkaniu w takim telegraficznym skrócie, ponieważ dużo więcej tak naprawdę wyłożył już tutaj Maciej Wojciechowski w dniu wczorajszym w trzeciej połowie. Tam gościem między innymi był Wojciech Rejman, czyli zawodnik Stali Rzeszów, który grał przeciwko Widzewowi. Wynik znamy. Jeżeli chodzi o kwestię wyniku, wynik 0-0. Tutaj nawet TVP Sport, który robił relacje z tego spotkania w internecie, powiedział, że tak naprawdę był to bardzo ospałe spotkanie. Zawodnicy tak jakby spali, tak jakby im się nie chciało grać. No ja nie podzielam tego, co powiedziało TVP Sport. Według mnie piłkarzom się oczywiście chciało jak najbardziej grać, natomiast no, nie oszukujmy się, po tej całej pandemii koronawirusa ciężko wejść na wysokie obroty, ciężko zacząć grać od razu z marszu bardzo dobrze. Poza tym Widzew jest też taką drużyną, która musi się obudzić i tak na dobrą sprawę jedno, dwa, trzy, cztery spotkania, zanim to wszystko zacznie odpowiednio się zazębiać i spodziewam się, że Widzew już potem ruszy, że tak powiem brzydko, z kopyta, tak jak to miało miejsce jesienią i zacznie seryjnie zdobywać punkty. No najbliższa szansa będzie oczywiście w najbliższej kolejce przeciwko Legionowi Legionowi, no bo jak nie z nimi, no to z kim wygrywać spotkania i jak, nie gdzie jak nie u siebie. Tak jak powiedziałem, wynik 0-0. Spotkanie słabe, natomiast były tam również momenty, które mogły się podobać. Na pewno Stal prowadziła tą grę. Wydawało się, że to Widzew powinien się tutaj rzucić do huraganowych ataków, żeby szybko zmazać plamę, jaką dał podczas spotkania ze Skrą Częstochowa. Tak nie było. Widzew spokojnie próbował konstruować swoje akcje, natomiast inicjatywę miała przez prawie całe spotkanie drużyna Stali Rzeszów. No a dzięki temu znów Wojciech Pawłowski mógł pokazać swój kunszt, tak szczerze mówiąc, bo znowu dzięki niemu udało się zagrać na zero z tyłu. Nie wpuścił tym razem Wojtek żadnej bramki, a wyciągnął naprawdę parę ciekawych piłek, dzięki którym no, Stal mogła się chociażby by cieszyć z jakichś bramek. Na szczęście piłkarze Widzewa się nie wykartkowali w tym spotkaniu. Tam zagrożeni byli Kornel Kordas grający na lewej obronie oraz Marcin Robak, Bartolomiej Poczobut, który był trzecim piłkarzem zagrożonym. Nie zagrał w meczu, więc wiadomo, że no, cały czas ta kara przychodzi na następne spotkanie. Niestety kartki dostało dwóch widzewiaków. Łukasz Kosakiewicz, no bzdurna kartka. Ja tak dzisiaj dopiero oglądając na kanale Widzew TV kulisy spotkania Stal Rzeszów Widzew Łódź, zauważyłem, za co tą kartkę dostał. No to była zwykła pyskówka, tam już sędzia podchodził do niego, chciał temat rozwiązać, a ten mu odpowiedział w takich dwóch nieparlamentarnych słowach i sędzia się wkurzył, wyciągnął kartkę, no i przez to Łukasz Kosakiewicz jest kolejnym piłkarzem zagrożonym. Także w meczu z Legionowią Legionowo będzie mieli czterech piłkarzy zagrożonych pauzą potem w następnym spotkaniu w Krakowie na Garbarni. No ale o tym będziemy oczywiście rozmawiać jeszcze później. Drugim piłkarzem, który uzyskał kartkę, był Adam Radwański. No tutaj, jeżeli chodzi o to, no to Adam no, jest skory do łapania tych kartek, ale to myślę, że to jest taka młodzieżowość u niego i im będzie starszy, tym będzie mądrzejszy i te kartki nie będą się pojawiać. Jeżeli chodzi o kwestię Stali Rzeszów, tam kartki Łukasza Mozlera, który wszedł w 76 minucie, no i chwilę później już kartkę miał, oraz drugi rezerwowy Wiktor Kłos. Podobna sytuacja, tam pamiętam takie wejście przy ławce rezerwowych Widzewa, bodajże chyba Kornela Kordasa, takie dosyć ostre było, no sędzia się nie wahał, od razu tą kartkę pokazał. Patrzę po składzie Stali Rzeszów, bo w Stali wiadomo mamy byłych widzewiaków. Ja o tym wspominałem już w czwartek w ubiegłym tygodniu, gdy była poprzednia druga Liga Mistrzów, gdy zapowiadałem ten mecz Stali z Widzewem. No tam mamy Damiana Kostkowskiego, który wiadomo jest byłym piłkarzem Widzewa, jeszcze za czasów trenera Przemysława Cecherza. Mamy tutaj Sławomira Szeliga, tu się musimy cofnąć dosyć mocniej, bo do czasów bodajże chyba Sylwestra Cacka, który był jeszcze wtedy właścicielem Widzewa, także Sławomir grał wtedy w Widzewie. No i trzecim piłkarzem jest Radosław Sylwestrzak, no Radka akurat na boisku nie było, także tutaj o nim za dużo nie można powiedzieć. Jak się pokazali widzewiacy? No szczerze powiedziawszy, no takiego Damiana Kostkowskiego, który gra w taki sposób w Stali Rzeszów, to ja bym z miłą chęcią widział w Widzewie, tym bardziej po tym, co nasza obrona potrafiła odwalać, że tak powiem w cudzysłowie, bo niektóre te akcje, które się
się toczyły, no to byliśmy troszeczkę jak dzieci we mgle. No w porównaniu i tak do meczu ze Skrą Częstochowa było dużo, dużo lepiej. Tutaj Daniel Tanżyna na duży plus, bo w porównaniu do tego poprzedniego spotkania, no to jakby dwóch innych chłopaków wyszło na mecz. A szkoda, bo Daniel miał też szansę na to, żeby być bohaterem tego meczu. Miał dwie bardzo dobre szanse na strzelenie bramki, dwa dośrodkowania, jedno bodajże od Mateusza Możdżenia, drugie chyba od Łukasza Kosakiewicza i strzały głową minimalnie, które chybiły bramkę Wiktora Kaczorowskiego. Także szkoda Daniela, bo naprawdę mogło się okazać, że mógł być bohaterem tego spotkania. No tak jednak się nie wydarzyło. Co martwi Widzewie? Martwi to, że nie mamy skrzydeł. Zarówno bardzo kiepska postawa Henryka Ojamy, jak i bardzo kiepska postawa Konrada Gutowskiego powoduje to, że ta cała moc Widzewa, z której był znany, czyli ataki oskrzydające, dobre wrzutki, celne podania, to aktualnie nie istnieje i trener Kaczmarek będzie musiał sobie tutaj dużo powiedzieć. Nie wiem, jakąś analizę przeprowadzić z jednym, z drugim zawodnikiem, no bo to tak dłużej być nie może. Jeżeli Widzew nie będzie miał tych swoich skrzydeł, no to za chwileczkę zamkną nas w środku pola i nie będziemy mogli już zupełnie pograć. Co też martwi, jeżeli chodzi o Widzew, martwi postawa Marcina Robaka. Kapitan, który ciągnął tą drużynę za uszy jesienią, w pewnym momencie, gdy drużyna się już mocno zbudowała, to było to naprawdę na wysokim poziomie, ta gra była miła i fajna dla oka. Teraz tego nie ma, Marcin Robak jest osamotniony, zaczynam się powolutku zastanawiać, z czego to wynika, bo wiadomo, jest to piłkarz, który ma wysoką klasę, on tak naprawdę potrafiłby robić coś z niczego, no teraz tak nie jest, nie wiem, czy to jest brak wsparcia od Adama Radwańskiego, który może troszeczkę zgubił tą formę po tej całej pandemii koronawirusa. Nie wiem, czy też tutaj właśnie brak tych skrzydeł, brak tych dorzutów. Łukasz Kosakiewicz, który gdzieś tam słynął z tego, że ma bardzo dobre dośrodkowanie i potrafi tą piłką zrobić, taką piłką penetrującą, rzucaną gdzieś tam albo przed pole karne, albo w pole karne, sporo zamieszania. Tego teraz aktualnie nie ma, więc no sporo do analizy mają trenerzy Widzewa, sporo do analizy ma sztab szkoleniowy i mam nadzieję, że coś z tego wymodzą i w najbliższym spotkaniu, które odbędzie się w sobotę już no widzewiacy pokażą zupełnie inną piłkę i pokażą, że to oni tak naprawdę tutaj są po to, żeby zrobić ten awans. Tak naprawdę od tego się od nich oczekuje. Tutaj w jednym wywiadzie, czy tam wypowiedzi pomeczowej, Marcel Gąsior może niefortunnie powiedział, że my jesteśmy teraz liderem i wszyscy powinni się nas bać. No, przemilczę może to, co powiedział Marcel. Na razie zacznijmy grać, a jak zaczniemy grać, to na pewno wszyscy z automatu zaczną się nas bać. Na ten moment aktualnie tak nie jest. Także podsumowując, Stal Rzeszów, Widzew Łódź 0-0 po słabym ospałem spotkaniu, natomiast no takie szachy dla koneserów. I tyle. Jeżeli chodzi o kwestię następnego spotkania, no to będziemy już sobie za chwileczkę o tym rozmawiać, z kim gra Stal, z kim gra Widzew, to już w następnej części. Teraz powolutku przejdziemy sobie do następnego spotkania, czyli tak zwanego meczu kolejki. Meczem kolejki był mecz w Elblągu, gdzie aspirująca do gry w barażach Olimpia Elbląg podejmowała aspirującą do bezpośredniego awansu Resowie Rzeszów. Godzina 16, 7 czerwiec. Spotkanie było rozgrywane przed meczem Widzewa, więc tutaj my już mogliśmy wiedzieć, jakim wynikiem zakończy się to spotkanie. I teraz tak, co ciekawego możemy tutaj powiedzieć? Olimpia Elbląg wygrywa z Resowią 2-1. Kto strzela bramki? Bramki strzela Michał Miller, czyli napastnik, który grał w Widzewie jakiś czas. Ja tydzień temu, gdy omawialiśmy mecz z Olimpią Elbląg, mówiłem, że tam Michał Miller akurat nie mógł się za bardzo pokazać. Natomiast teraz błysnął, strzelił dwie bramki, czym pomaga swojemu byłemu klubowi. Jeśli chodzi o same spotkanie, no to tutaj będziemy się kontaktować z trenerem, tak jak mówiłem, Szymonem Grabowskim, także jeszcze chwileczka i powinniśmy mieć połączenie z trenerem. Mam nadzieję, że zaraz do tego dojdzie. Mamy przygotowane tutaj pełen zestaw pytań dla trenera, żeby mógł odpowiedzieć nam na wszystko. Także jeszcze ja sobie tutaj troszeczkę porozmawiam i będziemy oczekiwać tak naprawdę na połączenie z trenerem. O, widzę, że trener już dzwoni, także już wrzucamy go na linię. Witam serdecznie, Radio Widzew. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie Szymonie. Panie Szymonie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do audycji Druga Liga Mistrzów. Tutaj omawiamy sobie po kolei spotkania, jakie miały miejsce w ostatniej kolejce. Uznaliśmy, że meczem kolejki w tej 24 jest mecz Olimpii Elbląg z Resowią Rzeszów.
No ten mecz Powiedz niestety nie mi. zakończył się pozytywnie dla Was, bo przegraliście to spotkanie 2-1. Trenerze, jakie tak naprawdę nastroje były w szatni po zakończeniu tego spotkania w Elblągu? No na pewno nie były dobre nastroje, jeśli chodzi o mój zespół, o cały sztab i o pewnie wszystkich, którzy dopingują Rysowi w tych rozgrywkach. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to bardzo ważny mecz w kontekście tego, co czeka nas za chwilę, w kontekście tego, co się stało, można powiedzieć, na inaugurację tych rozgrywek, dlatego podchodziliśmy bardzo skoncentrowani do tej potyczki, mając nadzieję, że po prostu zwyciężymy tam. No niestety teraźniejszość okazała się zdecydowanie inna i musieliśmy przełknąć gorycz porażki. A co się tak naprawdę dzieje aktualnie z Resowią? Drużyna, która jesienią walczyła do końca, wyrwała tak naprawdę te zwycięstwa w końcówkach, w ostatnich minutach, bo punktowała bardzo dobrze. No, większość kibiców, większość fachowców była mimo wszystko zaskoczona tą postawą. No, teraz jest jednak w wyraźnym kryzysie. Czym tak naprawdę to jest spowodowane? Co się dzieje z klubem? No ja myślę, że no tutaj ten okres tej pandemii na pewno nie pomógł nie tylko Resowi, ale pewnie i kilku klubom. To widać pewnie też po wynikach. Ale odnosząc się tylko i wyłącznie do mojego zespołu, no to ja mam nadzieję, że jest to chwilowy przestój, który pozwoli też pewne rzeczy przeanalizować i do pewnych rzeczy wrócić, bo myślę, że dalej nas stać na to, żeby w końcówkach walczyć, w końcówkach strzelać bramki, które w konsekwencji będą dawały nam zwycięstwa. Myślę, że nawet te dwa mecze pokazały, że te sytuacje są, tylko po prostu no, ta skuteczność na tą chwilę na tyle zawodzi, że jest to no, jest odbiór taki, a nie inny, że Resowia gdzieś tam złapała jakiś dołek. Myślę, że jak ta skuteczność troszeczkę wróci, no to już ten obraz drużyny będzie zdecydowanie inny. Trenerze, bo wielu ludzi tak naprawdę mówiło, że Resowia zawdzięcza właśnie tą zdobytą liczbę punktów tą grą do końca, bo nawet jak ja sobie analizowałem grę Rzeszowian i wyniki Rzeszowian z rundy jesiennej, to tam bodajże w 8 czy w 9 punktach, w 9 meczach, przepraszam, wy żeście zdobyli te najważniejsze punkty, przechylaliście szale zwycięstwa na swoją korzyść w minutach 82-90. I czy właśnie teraz tego brakuje, że gdzieś tam próbujecie w końcówce, ale mimo wszystko jednak nie wchodzi? No na pewno jest to jakieś, myślę, jakieś wytłumaczenie, czy jakiś no, punkt, o który się można zaczepić, jeśli chodzi o te nasze na tą chwilę mecze bez wygranej. Wiadomo, Resowia słynęła z tego do tej pory, właśnie z tej walki do końca i próby wyciągnięcia niekorzystnego wyniku. Niejednokrotnie to się udawało i z tego naprawdę dużo żeśmy czerpali. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, no mam nadzieję, że to zaraz wróci, bo w te mecze dwa, które rozegraliśmy do tej pory, też pokazały, że te końcówki mogły się ułożyć inaczej i gdyby rzeczywiście ta piłka znajdowała miejsce w bramce, to byłoby, no zgoła odmienna byłaby nasza dzisiaj też rozmowa. No, na pewno tak. Trenerze, bo tak też patrzę i wszystkie te cztery drużyny z czołówki, czyli Widzew, Resowia, Górnik Łęczna oraz GKS Katowice grają dużo słabiej w stosunku do oczekiwań. Tak jakby spojrzeć na tabelę, no to tabela z ostatnich czterech kolejek wygląda następująco. Te cztery drużyny zajmują pozycję od miejsca 11 do 18, gdzie na 11 jest Widzew, a 18 Górnik Łęczna. I teraz pytanie, czy to nie jest też tak, że może, nie wiem, te drużyny z czołówki troszeczkę zlekceważyły ten początek po pandemii. Ja bym tak do tej sprawy nie podchodził. Ja bym może poszedł w tą stronę, że wszystkie drużyny już na te czołowe zespoły się spinają ze zdwojoną siłą. Może tutaj jest problem tego, że ta czwórka na tą chwilę nie może odpalić. Też bym był zgoła daleka od takiej opinii, że teraz zajmujemy tam miejsce 11 czy 18 po czterech kolejkach, bo jednak w przeciągu całych rozgrywek jesteśmy wszyscy tam, gdzie jesteśmy i wiem, że to tak do końca nie będzie wyglądać. Wiadomo, jakieś tam słabsze momenty są łapane nie przez takie drużyny jak Resowia, Katowice, Łęczna czy Widzew, więc tutaj ja ze swojej strony podchodzę zdecydowanie na chłodno, ale z wnioskami, które mam nadzieję wyciągnięte pozwolą, dobre wnioski wyciągnięte po tych dwóch meczach pozwolą nam jak najszybciej wrócić na tą zwycięską ścieżkę.
Trenerze, nie wiem czy trener powie, ale spróbuję zapytam. Jak wygląda kwestia przygotowania fizycznego, jeżeli chodzi o kwestię resowi? Czy nie ma zagrożenia czegoś takiego, że teraz poprzez tą przerwę w rozgrywkach nieplanowaną z powodu pandemii może dojść za chwileczkę do jakiejś, nie wiem, kontuzji mięśniowych i tak dalej? Wiadomo, że te przygotowania nie były normalne, prawda? Musieliśmy to troszeczkę robić na wariata. No tak, no ja to co mogę powiedzieć, no to na tą chwilę wygląda to wszystko w miarę pozytywnie. Też miałem obawy, jak to będzie, kiedy my wrócimy do treningu takiego typowo piłkarskiego. I w tym okresie zdarzały się delikatne naciągnięcia z racji pewnie innego wysiłku. Teraz po tych dwóch meczach mamy jedną kontuzję mięśniową, ale też mam nadzieję nie wyłączającą zawodnika z meczu z Łęczną. Także tutaj na tą chwilę się na razie nie martwię. Zresztą mam nadzieję, że ta kadra u nas szeroka, która jest, pozwoli nam właśnie na to, że jeżeli coś odpukać stanie się, to człowiek wchodzący raz, że będzie przygotowany, dwa, że będzie tą wartością dodaną. Stąd też pewnie te moje zmiany, które gdzieś tam też mi się zarzucało w meczu z Elblągiem. Myślę, że w tym kierunku musimy iść, bo każdy zawodnik ma być przygotowany do tego, żeby tej drużynie pomagał i w trudnych momentach brał odpowiedzialność na siebie. Panie Szymonie, wróćmy w tym momencie do spotkania, które odbyło się w Elblągu w weekend. Jak pan skomentuje go z perspektywy ławki trenerskiej? Zasłużyliście na porażkę, czy mimo wszystko wynik jest jednak niesprawiedliwy i powinno się to inaczej skończyć, tak z punktu widzenia trenera? No, z mojego punktu widzenia, no, na pewno to te gratulacje dla Olimpii, bo wykonali kawał pracy i powiem szczerze, de facto niczym szczególnym nas nie zaskoczyli, więc tutaj byliśmy przygotowani na tą charakterystyczną grę, jeśli chodzi o gospodarzy. Myślę, że wygrali zasłużenie, bo przede wszystkim popełnili mniej błędów od nas i tutaj my musimy mieć pretensje do siebie, bo w defensywie szczególnie druga bramka, no to na poziomie trzeciej ligi nie może się zdarzyć, nie mówiąc już o poziomie centralnym, a co dopiero drużynie, która aspiruje, żeby walczyć o te najwyższe lokaty. Także tutaj druga bramka to jest, można powiedzieć, bardzo duży minus dla nas. Przy pierwszej też żeśmy pomogliśmy w sytuacjach z przodu, także tych błędów na pewno popełnialiśmy zbyt dużo, jak na takie spotkanie i jeśli rozpatrywać to pod tym kontekstem, no to na pewno Olimpia popełniła tego mniej i dlatego wygrała, także tutaj też nie będę opowiadał nie wiadomo czego, wygrał zespół lepszy, popełniający mniej błędów. No tutaj pan wyprzedził jedno z moich pytań, które mam przygotowane, bo właśnie chciałem się dowiedzieć, czy Olimpia was mimo wszystko czymś zaskoczyła. No tutaj pan powiedział, że raczej nie, że mieliście ten zespół rozpracowany, czyli po prostu zawiodło to, że a brak szczęścia, a dwa, no Olimpia po prostu troszeczkę tam miała może tego szczęścia więcej, tak jak pan powiedział, chociażby przy tych bramkach popełniła mniej błędów, tak? To tak, to są myślę między innymi rzeczy, które nas zawiodły i z których no, nie czerpaliśmy, no, ale to też jednak nasza dyspozycja indywidualna przyczyniła się też do tego, bo nasze wybory nie były takie, o które nam chodziło, rozegranie piłki nie było takie, które mieliśmy realizować, więc tych błędów poza tymi, które wspomniałem, jeszcze są na pewno takie nasze indywidualne, które też przyczyniały się do tego, że ten końcowy wynik jest taki, a nie inny. Mówi pan tutaj o błędach, natomiast myślę, że w grze resowi też były pozytywy. Kogo tak naprawdę indywidualnie można wyróżnić w pana zespole za spotkanie w Elblągu? No, indywidualnie wiadomo, jest to ciężka ocena zawsze w meczu przegranym, ale zdaję sobie sprawę, że bardzo fajną zmianę dał Max Hebel, który wziął grę na siebie i wszedł w trudnym momencie. Za chwilę druga bramka i jeszcze ten moment jest cięższy. Chłopak dał radę, robił wszystko, żeby ta drużyna pchała do przodu, strzelała bramki. Także tutaj to trochę jaśniejsza postać, która dużo wniosła w naszej ofensywie, no ale nie na tyle dużo, żeby móc się cieszyć choćby z jednego punktu, a też osoba Maxa mogła się przyczynić do tego, żeby tych bramek było nie tylko jedna, a może dwie i więcej. No tak, on w sumie tą bramkę strzelił w 80. minucie, to on dał ten sygnał, że może jeszcze jest szansa powalczyć o ten remis. Mam pytanie tutaj, po drugiej bramce Michała Millera w 52. minucie, minuta później jest czerwona kartka Michała Balewskiego z drużyny Olimpii Elbląg.
co było powodem tego, że nie mogliście mimo wszystko się przebić tutaj przez drużynę z Elbląga, pomimo tego, że ona grała w osłabieniu tak naprawdę prawie całą drugą połowę? No tak, ale tutaj w grze Olimpii myślę za dużo się nie zmieniło, jeśli chodzi o ustawienie i pewien pomysł na grę obronną, z którą mieliśmy problemy zarówno w 10, jak i w 11. Także duży plus dla chłopaków z Elbląga za realizację zadań, które przed nimi były postawione, bo robili to na tyle dobrze, że naszej drużynie ciężko było. Ciężko było wyprowadzać ataki, ciężko było przedrzeć się przez te zasieki linii pomocy, ale myśmy, tak jak wcześniej powiedziałem o błędach, no to myśmy za bardzo w tym wszystkim pomagali. Nie robiliśmy po prostu tego, co mieliśmy robić i gdyby przynajmniej w 50% wykorzystywać sytuację na przedpolu, przed polem karnym, wypełniać przestrzenie, które mieliśmy robić, na pewno zdecydowanie więcej problemów byśmy gospodarzom stworzyli. No ale jednak na ten dzień nie byliśmy na to gotowi. Panie Szymonie, patrzyłem na kanał Łączy Nas Piłka TV, gdzie z reguły jest tak zwany magazyn ligowy ze skrótami spotkań. Niestety do tej pory on się jeszcze nie pojawił i musiałem się posiłkować relacją live, jaka była prowadzona z waszego spotkania Olimpii Elbląg czy z Resowią. Tam w ostatniej minucie ponoć mieliście piłkę meczową na 2-2. Co zawiodło, że ta bramka nie padła? Jakby pan mógł przybliżyć tą sytuację dla słuchaczy. To było dośrodkowanie z lewej strony po jakimś tam rozegraniu, można powiedzieć, ataku pozycyjnego, gdzie tak jak już tam pan wspomniał, od 50 minuty graliśmy, 52 graliśmy w przewadze, więc na pewno tego założonego, można powiedzieć, takiego hokejowego zamku było dużo. Było dośrodkowanie bodajże Grzesia Płatka w pole karne, Max Hebel się super znalazł, ale jednak wybór jego nie był najlepszy, ponieważ strzelił w środek bramki. A według mnie i pewnie już według samego zawodnika po analizie wczorajszej już wie, że trzeba było szukać długiego słupka. Pytanie mam takie. O co walczy Resowia w tym sezonie? Mimo wszystko jest to awans bezpośredni, czy jednak celem są baraże o grę w pierwszej lidze w tej sytuacji? Czy wy jesteście gotowi na tą grę w pierwszej lidze w następnym sezonie, jeżeli by ten awans jednak wyszedł? No, czy jesteśmy gotowi, to nie mnie oceniać. No, ja będę robił wszystko, żeby ta drużyna znalazła się w pierwszej lidze, czy to w barażach, czy bezpośrednio. Od samego początku ja mówiłem i w klubie się mówiło, że gramy o tą szóstkę. Chcieliśmy zrobić krok do przodu, patrząc przez pryzmat ostatniego sezonu. Też tutaj nie zaciemniamy rzeczywistości, tylko na pytania, o co gramy. W pewnym momencie zdobywając tyle punktów, ile zdobyliśmy, mogliśmy śmiało powiedzieć, że chcemy się pokusić się o to, żeby zagrać o te pierwsze dwa miejsca i to, żeśmy śmiało, odważnie mówili. Dlatego naszym priorytetem jest oczywiście szóstka, a jeżeli będzie można powalczyć do końca o te dwa pierwsze miejsca, oczywiście będziemy to robić, bo myślę, że stać nas na to i teraz kwestia, żeby jak najszybciej wrócić do tego punktowania. Czyli rozumiem, taka rewalidacja celów niczym w GKS-ie Katowice, bo po ostatniej kolejce rozmawiałem z kapitanem GKS-u Adrianem Błądem i on też powiedział, że na początku sezonu tam oni skład zupełnie przemodelowali, powiedzieli, że walczą o baraże, a jak się uda awans, to będzie oczywiście fajnie, natomiast jeśli nie, to się nic wielkiego nie stanie. Pan teraz powiedział, że też myśleliście oficjalnie o szóstce, natomiast teraz pojawia się szansa awansu, więc raczej cel się zmienia. No, cel może się nie zmienia jak i taki, tylko ja jestem takim człowiekiem, że do rzeczywistości, jaka panuje, podchodzę realnie i też nie będę opowiadał tutaj jakichś niestworzonych sytuacji, że mnie zadowala na ten moment szóstka, mając dwa punkty przewagi do drugiego miejsca, więc nie będę nigdy poprzestawał na małym, jeżeli da wycisnąć z danej sytuacji jak najwięcej. To trzeba to po prostu robić i to zostanie nagrodzone prędzej czy później, dlatego sytuacja została przez nas wszystkich stworzona taka, nie inna, że Resowia jest w tym miejscu, którym jest i śmiało może mówić głośno o tym, że walczy o te dwa pierwsze miejsca. Mam nadzieję, że tak będzie do samego końca.
Panie Szymonie, w najbliższej kolejce czeka Was spotkanie z Górnikiem Łęczna, drużyna z czołówki, jakby na to nie patrzeć, ale jest to drużyna, która jest w jeszcze większym kryzysie niż Widzew, niż Resowia, niż GKS Katowice. Od czterech spotkań nie potrafią wygrać meczu, mają bilans 0-0-4. Czy w związku z tym, że gracie u siebie, liczycie na łatwe trzy punkty, że powinno tutaj się już przełamać i to zainkasujecie trzy punkty? Bo to jest taki mecz z gatunków w sumie nawet od sześć punktów, bo odjeżdżacie tak naprawdę bezpośredniemu rywalowi. No na pewno jest to bardzo ciekawy mecz, jeśli chodzi o rozgrywki drugiej ligi i dla takiego postronnego kibica myślę, że to jest super okazja do tego, żeby sobie w niedzielę przed telewizorem oglądać, mam nadzieję, dobre zawody. A co do nas, no na pewno nie możemy podchodzić do żadnych przeciwników, żadnego rywala w tej lidze, że coś przyjdzie łatwo i przyjemnie, bo chociażby mecz Gryfu z Bytowią teraz w tej kolejce pokazał, że tak nie może być i tym bardziej przyjeżdża do nas przeciwnik, który otwarcie mówi, że nie gra o szóstkę, a o te pierwsze dwa miejsca, więc tutaj nastawiamy się na bardzo ciężki bój i mam nadzieję, że ten bój będzie dla nas zwycięski. A wiadomo, że zwycięstwa w takich meczach smakują podwójnie i dają kopa takiego pozytywnego na następne rozgrywki. Trenerze, ostatnie pytanie i więcej nie trzymam, ale muszę je zadać. W mediach ostatnio głośno o kwestii waszego odwołania do NKO odnośnie potencjalnego walkowera za mecz z Pogonią Siedlce, tam ta kwestia dopingowa. Najpierw była to uchylona decyzja przez NKO, teraz będzie rozpatrywana przez Komisję Dyscyplinarną PZPN-u. Liczycie na pozytywny wydźwięk tego i że dopiszecie sobie dodatkowe punkty w tabeli? Ja mogę się wypowiadać tylko jako trener i tak bym chciał skomentować tą sytuację, że coś, co ode mnie nie jest zależne, nie chciałbym, nie wiadomo jak roztrząsać, tak? Ale wiadomo, mamy jakieś przepisy, mamy jakiś regulamin, wiemy, co jest dozwolone, co jest niedozwolone. No i za każdą winę powinna być kara według mnie i te rozgrywki będą miały sens, jeżeli wszystko będzie fair play, jeżeli ktoś będzie próbował obchodzić te przepisy w taki albo w inny sposób i nie będzie odpowiedniej kary, no to te rozgrywki w następnych sezonach, nie wiem, miesiącach mogą zupełnie stracić taki charakter sportowej rywalizacji. Natomiast dlaczego też o to pytam? Ponieważ tutaj pan mówi, że no jak będzie ktoś obchodził przepisy, z tego co ja pamiętam, to właśnie klub Pogoń Siedlce wystąpił do PZPN-u z zapytaniem, czy ci piłkarze mogą grać i oni dostali decyzję pozytywną. No gdyby dostali informację negatywną, nie możecie wystawić danych piłkarzy, to spodziewam się, że Pogoń by tych piłkarzy nie wystawiła. Więc teraz pytanie, kto tu jest tak naprawdę najbardziej winny? Czy mimo wszystko Pogoń Siedlce, czy może jednak zawiłości w regulaminach PZPN-u? No to już jest pewnie też kwestia do rozstrzygnięcia i do zastanowienia i do jakiegoś wyprostowania pewnych rzeczy, no bo ja nie rozumiem sytuacji, gdzie zawodnicy przyjmują niedozwolone środki i za chwilę mogą brać udział w dalszych rozgrywkach. No coś jest tutaj niejasne, tak? Jeżeli ktoś coś bierze, no to jednak nie powinno być czekanie z odbiciem kary nie wiadomo ile, tylko po prostu kara powinna według mnie liczyć się od momentu, kiedy zostało udowodnione, że to dana używka została wzięta. Trenerze, spotkanie Resowia Rzeszów Widzew Łódź, to jest bodajże chyba przedostatnia kolejka ligi. Liczy pan na to, że obydwie drużyny będą grały już o pietruszkę, bo będą miały zaklepany awans? No ja bym sobie, jeśli chodzi o Resowie, tego życzył, ale myślę, że obydwaj wiemy, że to jest niemożliwe. Ta liga pokazuje teraz, ta liga pokazywała w tamtym sezonie, że tutaj ostatnie kolejki, tak myślę, zarówno dwa pierwsze miejsca, jak i końcowa szóstka będzie tutaj nie wiadomo, więc no niestety nie możemy sobie tego pewnie życzyć, żeby tak było, ale jeżeli będzie inaczej, myślę, będziemy wszyscy zadowoleni. Okej, okay. Dziękuję w takim wypadku serdecznie jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. Mam nadzieję, że było wszystko w porządku i pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia Dziękuję na również. stadionie w Rzeszowie. Pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam. Za nami rozmowa z trenerem Resowi Rzeszów, panem Szymonem Grabowskim.
No, opowiedział nam tutaj parę ciekawych historii odnośnie samej drużyny RS-owi Rzeszów, podzielił się swoimi wnioskami, emocjami po spotkaniu z Olimpią Elbląg, przedstawił nam troszeczkę, jak wyglądała gra drużyny RS-owi. No, ponoć mecz błędów i ten, kto popełnił błędów mniej, ten wygrał to spotkanie. No, tak też było. RS-owia teraz będzie grała spotkanie z Górnikiem Łęczna. Tu jedno pytanie właśnie takie zadałem, o to czy liczą na to, że zdobędą łatwe 3 punkty. No, nie wiadomo, no niby przyjeżdża drużyna, która otwarcie mówi, że chce walczyć o pierwszą dwójkę, więc będziemy wiedzieć. Podsumowując, Olimpia Elbląg wygrywa z RS-ową Rzeszów 2 do 1. Jeśli chodzi o kwestie bramek, 22 minuta Michał Miller, 52 minuta również Michał Miller, były Widzewiak, i na 2 do 1 w 80 Maksymilian Hebel. RS-owia ma szansę w 90, bodajże chyba 4 czy 5 minucie, natomiast nie udaje im się doprowadzić do remisu i takim wynikiem jak 2-1 kończy się to spotkanie. Jeśli chodzi o kartki, to Michał Walewski bez średnia czerwona kartka w 53 minucie ze strony Olimpii Elbląg, Tomasz Lewandowski żółta, Oleksij Prytulak żółta i Cezary Demjaniuk również żółta kartka. Po stronie RS-owi kartki dla Mateusza Gieńca, Dawida Kubowicza, Mateusza Kantora oraz Huberta Antkowiaka. No, zdaje się to sprawiać wrażenie, że mecz mimo wszystko był spotkaniem dosyć ostrym i trener, przepraszam, sędzia Filip Kaliszewski z Gdańska, no miał pełne ręce roboty. Dobrze, zamykamy spotkanie w Olimpia Elbląg Resowia, zakończone 2-1. Wsiadamy w nasz samolot, lecimy do Wronek, a tam we Wronkach rezerwy Lecha mierzyły się z drużyną właśnie nomen omen Pogoni Siedlce, Pogoni, która no gdzieś tam teraz też pewnie będzie walczyć w tych wszystkich komisjach o to, żeby jednak nie stracić punktów, które zdobyła zarówno w meczu ze Skrą Częstochowa, jak i Resowią Rzeszów. Mocno będziemy śledzić to, jak sytuacja się będzie rozwijać, i oczywiście będziemy Was informować o wszystkich newsach. Lech 2, Poznań, Pogoń Siedlce, i tutaj mamy również wynik 2 do 1. Spotkanie odbyło się 6 czerwca o godzinie 12. Było to pierwsze spotkanie 24 serii spotkań. Jeśli chodzi o kwestię bramek, 15 minuta na 1-0 mamy bramkę Oleksandra Jacenki, na 1-1 samobójcza bramka Tomasza Dejewskiego. Także Pogoń Siedlce tutaj nie strzeliła bramki sama, tylko musiała się posiłkować zawodnikiem gospodarzy. I w 77 minucie Bartosz Bartkowiak, 7, kolejna bramka, już taka ustalająca wynik spotkania na 2 do 1 dla rezerw Lecha. Jeśli chodzi o składy, tak patrzę, czy jacyś zawodnicy zeszli z jedynki w Lechu. Tutaj mamy Szymański, Tupaj, Grzegorz Wojtkowiak, który jest już w tym momencie etatowym graczem dwójki. Mamy Jakuba Karbownika, czyli Karbownik piłkarzem Lecha Poznań, ale fajny clickbait by wyszedł, gdyby ktoś to tak wykorzystał, nie wiem, to może ktoś będzie miał okazję, to Karbownik w Lechu Poznań. Tomasz Cywka, czyli dosyć ciekawy zawodnik, znany. Mamy Artura Marciniaka, no Oleksandr Jacenko, prawda, no i tam mieliśmy jeszcze Pawła Tomczyka, czyli w sumie nie mieli zawodników, nie ściągał trener Lecha, trener Latoski, piłkarzy do swojego zespołu. Jeśli chodzi o kwestię Pogoni Siedlce, tutaj szukamy Widzewiaków, wiadomo. I teraz tak, mamy Marcina Kozłowskiego, który zagrał w tym spotkaniu, co jest bardzo, bardzo, bardzo miłe, bardzo fajne. Wszedł w 70 minucie na boisko. Mamy Tomasza Wełnę, który zagrał pełne 90 minut, z tego co tutaj widzę. I szukam jeszcze Kacpra Falona, ale jego nie widzę. Natomiast widać Artura Balickiego z zaprzyjaźnionego Ruchu Chorzów, który teraz również gra w Siedlcach. Także Lech 2 Poznań, Pogoń Siedlce 2 do 1 dla rezerw Lecha. Takim wynikiem kończy się to spotkanie we Wronkach. Lecimy z Wielkopolski, przenosimy się do Małopolski, a tam spotkanie Garbarni Kraków z Górnikiem Polkowice. Górnikiem Polkowice, drużyną, która miała spore aspiracje, jeśli chodzi o dobrą grę, dobrze się pokazywała jesienią na boiskach drugiej ligi. No teraz coś nie może wystartować po tej pandemii. Nie idzie im za dobrze. Najpierw porażka 1-4, teraz uwaga 4-0. Czyli trener Surma idzie po swoje. Kolejny bardzo dobry mecz zawodników Garbarni. Także możemy się spodziewać bardzo ciężkiej przeprawy w Krakowie już w najbliższą środę. Tak, nie najbliższą, za tydzień w środę, bo dzisiaj przecież mamy wtorek. Za tydzień w środę, mecz o 17:05. Tak jak wspomniałem, 4 do 0, jeśli chodzi o wynik meczu. W 19 minucie otwiera
Wynik spotkania Michał Felix. W 34 minucie podwyższa Rafał Górecki i mamy 2 do 0. W 87 Tomasz Kobon podwyższa wynik na 3-0. No i w 90 minucie ustala wynik spotkania Mateusz Wyjadłowski. Tutaj rzeczą taką dosyć istotną do zauważenia jest to, że w 45 minucie spotkania bramkarz drużyny Polkowic Jakub Kopaniecki dostaje czerwoną kartkę, zostaje ukarany tutaj czerwoną kartkę i no musimy mieć zmianę. Schodzi Michał Bednarski. Michał Bednarski, który jest no piłkarzem mocno bramkostrzelnym, jeśli chodzi o drużynę Górnika z Polkowic. Aktualnie lider klasyfikacji strzelców. No pytanie, z jakiego powodu trener gości zdjął Michała Bednarskiego, czy to już tak naprawdę poddał się, bo widział, że jest 2 do 0 i raczej nie będzie szans na odrobienie tego wyniku, więc niech Michał Bednarski odpoczywa, a my będziemy się bronić ostatkiem sił i spróbujemy zrobić coś, żeby było dobrze. No tak się niestety nie udało, końcówka spotkania, nie wiem, czy to zopadły już z sił drużyna Polkowic, że pozwoliła sobie strzelić dwie dodatkowe bramki, czy też był inny tego powód. No skończyło się w każdym bądź razie 4 do 0, także tutaj od razu taka uwaga dla trenera Kaczmarka. Marka, mocno musimy uważać, mocno musimy być skoncentrowani przed meczem z Garbarnią, ponieważ tam no, może być ciężki teren. Przeglądam aktualnie składy, przeglądam jeszcze kartki, no to tutaj raczej sędzia Śliwa z Kielc no, nie kartkował za bardzo zawodników, więc mamy takie wrażenie, że to spotkanie nie było zbyt ostre. Błażej Radwanek po stronie Garbarni Kraków kończy mecz z żółtą kartką, a z Polkowic poza tą czerwoną kartką Jakuba Kopanieckiego mamy żółtko Dominika Radziemskiego oraz proszę, Dominik Radziemski schodzi z żółtą kartką, wchodzi za niego Kornel Ciupka i uwaga, chwilę później też łapie kartonik. Także jeśli chodzi o to spotkanie dosyć łagodne, zakończone tym wynikiem 4 do 0. Następny mecz. No i tutaj omówimy sobie mecz Legionowi Legionowo, czyli naszego rywala w najbliższą sobotę, który przyjedzie do serca Łodzi na Piłsudskiego 138. Legionowa mierzyła się z Elaną Toruń i Legionowa przegrała. Przegrała 1 do 2. Przegrała 1 do 2, sprawiając wrażenie drużyny słabszej. Czytając tak naprawdę taką relację live z tego meczu, było wyraźnie widać, że to jednak grę prowadziła drużyna Elany Toruń. Miała więcej z gry, stwarzała więcej sytuacji klarownych, no i tak naprawdę powinna wygrać to spotkanie dużo, dużo wyżej. Skończyło się jednak tylko i wyłącznie na wyniku 2 do 1. Jak wpadały bramki? Najpierw na 1-0 w 7 minucie bramka Filipa Kozłowskiego. Potem takim wynikiem się też kończy pierwsza połowa tego spotkania, gdzie Elana prowadziła 1-0. W 54 minucie mamy faul w polu karnym Elan Toruń i tutaj wykorzystuje swoją okazję Patryk Koziara, także Patryk Koziara druga kolejka z rzędu z bramką, także jeśli chodzi o tego piłkarza, no to będziemy musieli zwrócić na pewno na niego uwagę w spotkaniu sobotnim. Miejmy nadzieję, że na Widzewie już nie strzeli w tym kolejnym spotkaniu. No i 5 minut później Lana widać szybko się pozbierała i Bartosz Machej strzela bramkę na 2 do 1. Sędzia Bielawski z Katowic, jeżeli chodzi o kwestię kartek, to daje tutaj Damianowi Podleśnemu, bramkarzowi Legionowi Legionowo, Konrad Zaklika, czyli rezerwowy drużyny z Legionowa, po stronie Elany Wojciech Onsorge, żółta kartka, Mateusz Stryjewski, Krzysztof Kołodziej oraz Dominik Kościelniak. Ja natomiast tak patrzę jeszcze na sam skład drużyny z Legionowa, staram się znaleźć jakieś nazwiska, które być może coś powiedzą kibicom, na kim można byłoby się na pewno skupić, biorąc pod uwagę najbliższe spotkanie. No tu podopieczni Bogdana Jóźwiaka no na pewno będą chcieli się na Widzewie dobrze pokazać. Natomiast jedynym takim piłkarzem, który mi się kojarzy, to jest jedynie Krzysztof Gancarczyk i ten Patryk Koziara, który strzela tak naprawdę w drugiej kolejce z rzędu kolejną bramkę, więc tutaj trenerze Widzewa, zwróć uwagę, jakoś tam ustaw tą naszą obronę, żeby tego chłopaka mocniej wstrzymali. Z Legionowa przenosimy się na dosyć ciekawy mecz, bo na mecz z Kryczyn Stochowa z GKS-em Katowice i to jest spotkanie, które pozwoliłem sobie obejrzeć po zakończeniu meczu Stali Rzeszów z Widzewem Łódź. Właśnie chciałem zobaczyć, jak z Kryczyn Stochowa pokaże się
u siebie, gdzie jest bardzo mocną drużyną, ponieważ grając na tej swojej sztucznej murawie, no, sprawia dużo więcej zagrożenia swoim przeciwnikom niż grając na wyjazdach, a przyjechała do nich drużyna GKS-u Katowice, GKS-u Katowice, który wygrał w tej pierwszej kolejce po restarcie z Górnikiem Łęczna 2 do 1, więc po awansie na drugą pozycję w tabeli, no i na pewno mieli w planach to, żeby jednak przywieźć 3 punkty, przynajmniej to samo mówił Adrian Błąd, z którym rozmawiałem w czwartek. W ubiegłym tygodniu, w poprzedniej audycji Druga Liga Mistrzów, bo właśnie powiedział, że jadą wyraźnie do Częstochowy po to, żeby zdobyć 3 punkty, żeby udowodnić to, że tutaj są jednym z tych pretendentów do awansu, że teraz mają tą rewalidację swoich celów, że nie chcą już tak naprawdę aspirować tylko i wyłącznie do gry w barażach, zależy im na szybkim powrocie w szeregi zaplecza Ekstraklasy, w szeregi pierwszoligowców i żeby tam się lepiej sprawdzać. No i uwaga, tutaj mamy niespodziankę i mamy gigantyczną niespodziankę, ponieważ mecz kończy się zwycięstwem Skry Częstochowa. Skra Częstochowa wygrywa to spotkanie 1 do 0 po bramce, uwaga, Piotra Noconia. Czyli Piotr Nocoń lubi strzelać bramki groźnym rywalom, pretendentom do awansu na boisku w Częstochowie. Strzelił bramkę nam, gdy graliśmy tam jesienią, strzela teraz bramkę GKS-owi Katowice. Natomiast jak wyglądało samo spotkanie? No, samo spotkanie to jest gigantyczna przewaga drużyny z Katowic, który tak naprawdę męczył, 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 ale nie wymęczył. Nie udało się strzelić bramki, znaczy nie, udało się strzelić bramkę, ponieważ w pierwszej połowie, w pierwszych 15 minutach mieliśmy strzeloną bramkę, o ile dobrze pamiętam, chyba przez Dawida Rogalskiego, ale nieuznaną przez sędziego. Także tutaj, gdyby GKS otworzył ten wynik, prowadził na stadionie przy ulicy Loretańskiej w Częstochowie, to pewnie inaczej by się to spotkanie zupełnie ułożyło. No tak jednak nie, tak jednak nie było. Skra potem zaczęła troszeczkę wypadać tymi swoimi kontrami, które już pokazała chociażby w Łodzi. No i po jednej z takich akcji Piotr Nocą w 52 minucie strzela bramkę, a Skra Częstochowa potem już się tak naprawdę mocno cofa tylko i wyłącznie do obrony, aby wywieść i dowieść ten wynik zwycięski i takim też wynikiem to spotkanie się kończy. Czy niespodzianka, czy sensacja? Na pewno, ponieważ Skra Częstochowa była to drużyna typowana mimo wszystko jednak do spadku, a tutaj po tym restarcie pokazuje się póki co z najlepszej strony. 2 zwycięstwa, najpierw na Widzewie z Widzewem 2 do 1, a teraz z drugim pretendentem do awansu z GKS-em Katowice 1 do 0. Tutaj mieliśmy taką humorystyczną dosyć sytuację w niedzielę, tak, właśnie po spotkaniu Skry z GKS-em, gdzie konto twitterowe klubu z Częstochowy zapodało taki tweet, z kim mamy w takim wypadku jeszcze wygrać, żebyście zaczęli nas szanować, czy coś w tym stylu, jeżeli pokonali już Widzew Łódź i pokonali GKS Katowice, czyli dwie najmocniejsze drużyny ligi. No, pragnę tylko zauważyć, że Skra Częstochowa mimo wszystko jednak broni się przed spadkiem, a nie gra w czubie, także tych spotkań mimo wszystko jednak troszeczkę przegrała. Okej, mają swoją chwilę chwały, mogą się aktualnie cieszyć, wygrywają kolejne spotkania. No, zobaczymy natomiast, z kim im przyjdzie grać teraz i czy utrzymają tą formę, którą mają, czy w najbliższej kolejce dalej będą tak dobrze grać, jak grali do tej pory. Jeśli chodzi o kartki, to o, tutaj ciekawa sytuacja, nawet nie zwróciłem uwagi, bo sędzią spotkania w Częstochowie, gdzie grała drużyna, uwaga, Skry z GKS-em Katowice, był sędzia Jacek Lis z okręgu katowickiego. No to by trzeba było zobaczyć, z jakiego powodu PZPN uznał, że taka obsada byłaby dobra. No pewnie gdyby GKS Katowice wygrał, to zaczęłyby się jakieś podteksty. GKS Katowice przegrał, więc sprawa jest cicha. Ale to z czystej ciekawości, aż sobie rzucę okiem i zobaczę, co takiego się wydarzyło. Jak wyglądały kartki? Krzysztof Napora, Skra Częstochowa, Adam Mesjasz, czyli bramka w poprzedniej kolejce, a w tej kolejce kartka, i Adam Olejnik również z żółtą kartką. Co ciekawe, widzę, że w końcu w Skrze zagrał Maciej Kazimierowicz. Zagrał to może mało, za dużo powiedziane, bo to była 90. minuta tego spotkania, kiedy Maciej Kazimierowicz wszedł na boisko. Ale musimy odnotować to, że były Widzewiak pojawił się w końcu w barwach Skry Częstochowa. Po stronie GKS-u Katowice kartki dla Kacpra Michalskiego, Grzegorza Janiszewskiego oraz kapitana drużyny Adriana Błonda. Także jeśli chodzi o to, to w kartkach 3 do 3. No, mecz najwyraźniej zbytnio brutalny nie był. Widzę, że podobna zmiana jak w spotkaniu z Łęczną. Za Dawida Rodarskiego wchodzi Piotr Kurbiel sprowadzony z Stargardu. Natomiast tym razem bramki już nie strzela. Dobra, kończymy Skrę Częstochowa GKS Katowice.
autobusem przenosimy się do Łęcznej, czyli jedziemy na Lubelszczyznę, a tam mamy spotkanie Górnika Łęczna ze Stalą Stalowa Wola. Górnika Łęczna, który nie wygrał od trzech spotkań ani jednego meczu, zdobywa 0 punktów. Tam w międzyczasie był przedłużony kontrakt z trenerem Kieresiem. Pytanie, czy to nie jest taki pocałunek śmierci troszeczkę, bo przedłużamy kontrakt, ty nie wygrywasz meczów, więc zobaczymy, jak będzie teraz wyglądało to najbliższe spotkanie. I czy czasem mecz w Rzeszowie nie będzie spotkaniem o posadę dla trenera Górnika. Górnik Łęczna, Stalowa Wola, 6 czerwiec, 17:40, sędzią Grzegorz Kawałko z Białegostoku, a wynik 2-1 dla, uwaga, Stali, Stalowa Wola, czyli Stal, grając mecz na wyjeździe, wygrywa wreszcie spotkanie. Nie mogą się przełamać u siebie, natomiast wykorzystują ten jedno z niewielu spotkań do rozegrania na wyjeździe, jakie mają tej wiosny. I uwaga, udaje im się pokonać Łęczną, a Łęczna notuje czwartą porażkę z rzędu. Jak wpadały bramki? No i tutaj mamy Bartłomieja Kalinkowskiego, który najpierw dostaje czerwoną kartkę w meczu z GKS-em Katowice w Katowicach poprzedniej kolejce, a w tej kolejce, uwaga, strzela samobójczą bramkę. Także no, bardzo nieszczęśliwy chłopak i jestem ciekaw, co się dzieje w jego głowie i czy wyjdzie tak naprawdę w następnym spotkaniu Górnika Łęczna, czy wyjdzie na boisko w Rzeszowie. No, bardzo jestem ciekawy, jak trener Kieresz już teraz do tego podejdzie, bo pewnie to jakiś fatum może za chwileczkę być, a może, nie wiem, sprawia takie fatum Bartłomiej Kalinkowski. Potem uwaga, 31 minuta, mija 10 minut, Paweł Wojciechowski, mamy kolejny rzut karny, czyli Paweł Wojciechowski strzela bramki z rzutów karnych. Najpierw w Katowicach, a teraz u siebie ze Stalą Stalowa Wola, również bramka z rzutu karnego, Paweł Wojciechowski z kolejnym golem. No i gdy wszystkim się by już wydawało, że mecz zakończy się remisem, Łęczna przełamie tą swoją niemoc, w końcu zdobędzie jakiś punkt. W 90 minucie Stalowa Wola cieszy się ze zwycięstwa. Bramkę strzela Kacper Śpiewak. I tak teraz patrzę, czy Kacper Śpiewak był zawodnikiem, który grał od samego początku, czy mimo wszystko pojawił się na boisku. Nie, jest to joker rezerwowy. 60 minuta, zmienił wtedy Dominika Chromińskiego, pojawiając się na boisku. No i mamy 2-1 dla Stali Stalowa Wola. Jeśli chodzi o kwestię kartek, po stronie Łęcznej Igor Korczakowski wprowadzony w drugiej połowie, a w Stali Stalowa Wola grający z numerem 9 Michał Fidziukiewicz. Także mecz dosyć łagodny i tyle możemy o nim powiedzieć. Kolejne spotkanie. Wracamy na Pomorze, tym razem Pomorze Zachodnie. Błękitni Stargard z Niż Pruszków i to jest, no, to można byłoby nazwać hitem kolejki, ale dopiero po fakcie, bo Błękitni Stargard wygrywają ze Zniczem Pruszków, uwaga, 4-3. No, kanonada bramek po jednej, jak i po drugiej stronie. Dużo się tutaj działo. Zaczynamy już w czwartej minucie. Hubert Sadowski, bramka na 1-0. Następnie 17 minut później Wojciech Wadecki podwyższa z rzutu karnego, mamy 2-0. Podopieczni trenera Topolskiego mogą się cieszyć, fajnie prowadzą u siebie i raczej już mogą kontrolować spotkanie. Po 12 minutach Paweł Tarnowski ze Znicza łapie kontakt i mamy wynik 2-1. Mijają 4 minuty, Jakub Ostrowski z Błękitnych Stargard podwyższa to prowadzenie, wynik 3-1. I potem taki już ping-pong zaczął się troszeczkę robić, ponieważ to 3-1 oczywiście utrzymało się do końca pierwszej połowy. W drugiej połowie Patryk Czarnowski, bramka na 3-2. 64 minuta Patryk Paczuk i na 4-3 również z rzutu karnego ustala już wynik spotkania Dariusz Zjawiński ze Znicza Pruszków. Także kanonada bramek w Stargardzie. Na pewno bardzo ciekawe i dobre spotkanie. Jestem ciekaw, czy gdzieś będzie może skrót z tego meczu pokazany, bądź być może całe spotkanie, na przykład na kanale Łączy Nas Piłka. Jeżeli tak, to zobaczę, może nawet obejrzę i zobaczę, jak on tam tak naprawdę ten mecz wyglądał realnie. Jeśli chodzi o kwestię kartek, to tutaj mamy kartkę dla Dominika Sasaka żółtą, czyli bramkarza Błękitnych. To oczywiście kartka za faul w tej 86 minucie, gdzie mieliśmy rzut karny dla Znicza, Jakub Ostrowski oraz Hubert Sadowski. Po stronie Znicza Pruszków Martin Baran, znany z boisk ekstraklasowych, Karol Nojszewski, piłkarz, który swego czasu miał być sprawdzany w Widzewie, do tego jednak nie doszło, Robert Obst, Maciej Machalski oraz Paweł Moskwik. Patrzę, czy są jacyś widzewiacy, którzy tutaj mogliby grać kiedyś w Widzewie. Nie, takiej sytuacji nie widzę. I tak jak wspomniałem, wynik 4-3. Błękitni Stargard Zniczy Pruszków. Ostatnie spotkanie 24 serii spotkań. Kończyło to
ten zestaw par. 7 czerwiec, godzina 18. Bytowia Bytów podejmuje Gryf Wejherowo. Gryf, który jest w sumie już pogodzony ze spadkiem, w poprzedniej kolejce przegrywa spotkanie u siebie, teraz jedzie w sumie niedaleko, bo z Wejherowa do Bytowa to w sumie nie jest aż tak jakoś wybitnie daleko. No i co? I mecz tak naprawdę dosyć nudny. Z tego co patrzyłem tam na relację live pisaną, bo tak jak mówię, nie ma jeszcze skrótu na kanale oficjalnym PZPN-u. Z tego co czytałem, no to mecz nie był zbytnio ciekawy. Mecz toczony w bardzo nudnym tempie. Dopiero gdzieś tam końcówka potrafiła jakieś emocje wzbudzić. Co ciekawe, bramki strzelają piłkarze. Dwaj niby niechciani w Widzewie. Pierwszy to Karol Czubak, czyli najlepszy strzelec, najlepszy ponoć młodzieżowiec grający aktualnie na boiskach drugiej ligi. W 78 minucie otwiera wynik spotkania, Bytowia się cieszy. Natomiast w 90 minucie syn byłego Widzewiaka, czyli Dariusza Gęsiora, tutaj Bartosz Gęsior strzela bramkę dla Gryfa Wejherowo. Mamy wynik 1-1 i takim też wynikiem kończy się to spotkanie. Tutaj Marcin Szczerbowicz, sędzia z Olsztyna, już na więcej nie pozwolił. Jeśli chodzi o kartki, to zaraz patrzę, czy Michael Ameo dostał czwartą kartkę z rzędu i czy w ogóle zagrał w tym spotkaniu. Tak teraz patrzę na skład: Memi, Rzutkowski, Liberacki, Szela, Szmitkę. O, nie ma, czyli Michael Ameo nie zagrał w kolejnym... No tak, jak miał zagrać, jeżeli już jest to zagrożenie za kartki w tej sytuacji, więc no nie mógł dostać następnej, także Michael Ameo nie grał w tym spotkaniu, a co za tym idzie, nie uzyskał kolejnej kartki. Kartka była tylko jedna, Adrian Liberacki z Bytowi Bytów. Dobrze, mamy omówione wszystkie spotkania, przejdźmy sobie do układu tabeli po 24 serii spotkań. Pozycję lidera utrzymał Widzew Łódź, po remisie w Rzeszowie 48 punktów. Na drugim miejscu nadal GKS Katowice, pomimo porażki, no ale wykorzystał to, że nie wygrała zarówno Łęczna, jak i Resowia, które również przegrały swoje spotkania, także też mają po 42 punkty. Olimpia Elbląg, dzięki temu, że pokonała właśnie drużynę Resowi Rzeszów, zbliżyła się już do Rzeszowian na 2 punkty, jest na 5. miejscu w tabeli, ma tych punktów 40. Więc kto wie, może w następnej kolejce będzie już atakowała tą pozycję trzecią, czyli potencjalne zaplecze do walki o bezpośredni awans. Na 6. pozycji Bytowia Bytów 37 punkty, no to jest stracone tak naprawdę punkty, bo gdyby dowieźli to zwycięstwo z Gryfem Wejherowo, no to mieliby już tych punktów 39, czyli gdzieś tam też już byliby dosyć blisko. 7. Błękitni 35 punktów, 8. Stal Rzeszów 34, dalej Garbarnia, Lech, Elana, Skra, która się wydostała po zwycięstwie z GKS-em Katowice i awansowała na 12 pozycję w tabeli. 13 z nich, 14 Górnik Polkowice, który gdzieś tam się no, obsuwa powolutku w tabeli. 15 Pogoń Siedlce, 16 Stalowa Wola, która no, teraz ma szansę w końcu wyskoczyć ze strefy spadkowej. Na 17 miejscu Legionowia Legionowo, 16 punktów i zamyka tabelę Czerwona Latarnia Gryf Wejherowo. Jakie spotkania będziemy mieli w kolejce 25, która już w najbliższy weekend, 13-14 czerwca, pierwotnie zaplanowana na 28-29. Pogoń Siedlce, Bytowia Bytów. Także no tutaj bardzo ciekawe spotkanie. Raczej obstawiałbym to, że tu powinien... Nie, raczej będzie remis, jeżeli miałbym się pobawić troszeczkę w małą bukmacherkę. Gry Wejherowo, Błękitni, Stargard. No Błękitni są w gazie. Widać, że tam trener Topolski robi dobrą robotę. Najpierw remis w Rzeszowie, teraz zwycięstwo ze Zniczem. Więc tutaj raczej Błękitni sobie powinni na Wzgórzu Wolności poradzić. Znicz Pruszków, Olimpia Elbląg. No Olimpia na pewno nie odpuści. Jak już złapała wiatr w żagle i zaczyna dobrze grać, no to pewnie teraz będzie chciała kolejny mecz wygrać. Resowia Rzeszów, Górnik Łęczna. Bardzo ciekawe spotkanie z punktu widzenia tabeli i prawdopodobnie Resowia będzie chciała tutaj w końcu wygrać to spotkanie, odbić się. No a z drugiej strony po to samo przyjeżdża Łęczna, żeby w końcu w piątym spotkaniu po czterech porażkach jakieś punkty zdobyć. Stalowa Wola, Skra Częstochowa jako następne spotkanie, także tutaj pewnie Stal już sobie poradzi, gra u siebie, chociaż przyjeżdża do niej mocna Skra, no i zobaczymy, czy ta Skra co takiego teraz pokaże, nie, gra w końcu z mocnym przeciwnikiem z dołu tabeli i zobaczymy, jak ten mecz będzie wyglądał. Mecz kolejki, GKS Katowice, Stal Rzeszów, bez dwóch zdań, także tutaj na pewno bardzo ciekawe w Katowicach się zapowiada mecz, 13 czerwiec, godzina 18. Nasze spotkanie, czyli Widzew Łódź, Legionowia Legionowo, już zapraszamy w tym momencie na nie. 13 czerwiec, 19:10. W Toruniu Elana będzie podejmować Garbarnię Kraków. No i ostatni tutaj mecz na liście, Górnik Polkowice, rezerwy Lecha Poznań. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kwestię tabeli strzelców? 17 bramek Michał Bednarski nie powiększył swojego dorobku. 16 bramek Marcin Robak też nie powiększył swojego dorobku. Paweł Wojciechowski, Górnik Łęczna, z kolejną bramką miał 12. Karol
Karol Czubak też plus 1, miał bramek 11. Wojciech Wadecki tutaj też bramka dla Błękitnych, także też swoje osiągnięcia powiększył, ma aktualnie 11 bramek. Daniel Świderski z Resowi nie strzela, Piotr Kurbiegl z GKS-u Katowice bramek nie strzela, Dawid Rogalski bramek nie strzela, no Szuprytowski z kontuzją wiadomo, że nie strzeli, natomiast Dariusz Zjawiński poprzez bramkę z rzutu karnego powiększył swój dorobek do 8 bramek. Mamy godzinę 19:59. Ja Wam jeszcze raz bardzo mocno dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To był magazyn Druga Liga Mistrzów. Na następny zapraszam już po następnej kolejce, po 25 serii spotkań. Będziemy tam omawiać kolejne i następne spotkania w naszej lidze. To chyba wszystko w tej sytuacji z mojej strony. Wielkie dzięki za słuchanie. Pozdrawiam i cześć. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.